Szanowni Państwo, witam wszystkich tutaj uczestników dzisiejszych piątych zawodów europejskich o Puchar Pana Marszałka. Bardzo serdecznie witam uczestników, a szczególnie Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pana Marszałka Ortyla. Witam Panią Sekretarz Gminy Szczyki Dolne, bardzo miło gospodarza naszego obiektu. W związku z tym, że jesteśmy w lekkim niedoczasie, oddaję głos Panu Marszałkowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, organizatorem jest Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Cieszymy się bardzo, że to już piąty puchar w Narciarstwie Alpejskim. No i bardzo jest nam miło, że tu w Uszczykach, w jedynym miejscu na Podkarpaciu, gdzie dzisiaj można rozegrać takie zawody, się spotykamy. Tym bardziej witam bardzo serdecznie liczną reprezentację tych wiernych zawodników, którzy z roku na rok startują i tych starszych, którzy dzisiaj po raz pierwszy wystartują, cieszymy się bardzo. Pani Dorota Łukaszyk też jest z nami, prawda, radna województwa podkarpackiego, jednocześnie osoba praktykująca w tym obszarze bardzo wiele, tu będziemy się przyglądali. Komu kibicujecie? Panu Bartkowi, naszemu trenerowi. Jak mu poszło w pierwszym przejeździe? Super, dobrze. Pierwsze miejsce ma na razie. Fajnie. Radna województwa podkarpackiego Dorota Łukaszyk na mecie. Jak trasa? Jaki wynik? Jakie miejsce? Trasa bardzo wymagająca, mam łatwiej. Ogromadzeń to moja góra, od Ustrzyk tutaj się uczyłam, zresztą od dziecka jeździć. No cóż, nieskromnie powiem, że udało mi się zjechać najlepszy czas. Wygrałam z konkurentkami. Najważniejsze jest to, że się świetnie wszyscy bawimy, że bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Zawody bardzo dobrze zorganizowane, dziękujemy organizatorom, gestorom wyciągu. Śniegu jest bardzo dużo, jest taki dość mokry, więc było momentami dość groźnie, ale wszyscy sobie świetnie poradzili. Regulamin jest taki, że zjeżdżamy dwa razy, najlepszy czas się liczy, więc każdy, jeśli nawet coś mu nie poszło, mógł zjechać drugi raz. Myślę, że najważniejsze jest to, że wyszliśmy zza biurek i możemy na świeżym powietrzu troszkę ze sobą lepiej się poznać, porywalizować. Gratuluję, dziękuję bardzo. Panie na mecie Mistrzostwa Samorządowców. Jaki samorząd panie reprezentują? Kolbuszowe. Tak, my razem z Kolbuszowej. Jak przebiegają zawody? Jak trasa? Ciężka, trudna trasa jest. Mokry śnieg i ciężko się zjeżdża, ale bardzo fajnie ogólnie. Bardzo fajne wrażenia. Wrażenia super, chociaż śnieg faktycznie już jest dosyć mokry i coraz trudniej się jeździ, ale zawody super. Czy pierwszy raz panie na zawodach samorządowców, czy już któryś kolejny udział? No ja jestem drugi raz, koleżanka tu już tak, ma... Ja już jestem trzeci raz na zawodach. Gratuluję. Panie marszałku, jak trasa, jak przebiegają zawody, czy wszystko w porządku? No cieszymy się bardzo, że to ostatnie śnieżne zjazdy w Bieszczadach, ostatni stok, który pracuje. No bardzo dobre wrażenia, myślę, że wszyscy się cieszymy, bawimy przede wszystkim, no i zjeżdżamy. Stok jest oczywiście trudny, bo miękki śnieg, ale zjechałem szczęśliwie dwa razy. Dobrze. Gratuluję. Jaki samorząd pan reprezentuje? Ja reprezentuję starostwo powiatowe w Lubaczowie. Akurat jestem na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Architektury. Także no, u nas nie ma specjalnych tradycji narciarskich, ponieważ jest teren nizinny. Także nie ma raczej górek. A ja pochodzę akurat z miejscowości Górzystych, także no, to jest moja pasja, że tak powiem, narciarstwo.
No i starosta mnie, jak to mówią, wydelegował. No mówi, ktoś musi reprezentować powiat. Czy zawody ukończone? Proszę? Czy zawody ukończone? Tak, już dwa zjazdy były, choć to prawda, chyba dwa razy leżałem. W którym przejeździe lepszy czas? No nie wiem. Chyba w pierwszym. Gratuluję. Dla pana brakuje kędziołka. Podziękowania. Dla pana Adama Krzysztonia. A jest pan starosta. Podziękowania. Gratulacje będą przy organizacji. Dla pani Doroty Łukaszy. O jest pani radna. Brawo. Pani Dorota, bardzo dziękujemy. Gratulować zaraz będziemy. Na razie. To może już zostań i czekaj. Dla pani Edyty Mazur-Psitko. To dziękujemy bardzo za udział. Gratulacje będą za chwilę. Czy wynika? Proszę państwa, pierwsze miejsce pani Dorota Łukaszy. Brawo! To jest też nasza reprezentacja. Polecam, że w przyszłym roku. To nagrody mam lepsze. No. 5 tygodnia. Piękne kobiety. Dziękuję bardzo, bardzo naprawdę. Zawsze możecie się poprawić. Bardzo proszę, czas na rekompensę. Proszę państwa, i mamy jeszcze kategorię drużynową i trzecie miejsce dla miasta i gminy Brzozów. I proszę państwa, gospodarz nie dał szans innym. Ustrzyki dolne na pierwsze miejsce. Ustrzyki. Proszę państwa, dziękuję bardzo osobom w drużynie. Dziękuję bardzo gospodarzom obiektu. Też podziękowania dla GoPro, też chcę skierować się oczywiście panu dyrektorowi. Dziękujemy też pracownikom Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które byli organizatorem tych kolejnych już piątych jubileuszowych zawodów. Dziękujemy serdecznie. I zapraszamy na początek.